Warsztaty ceramiczne to ceniona na całym świecie forma spędzania wolnego czasu. W fabryce naczyń kamionkowych Manufaktura są do tego doskonałe warunki. Zapraszamy na warsztaty dzieci, dorosłych i całe rodziny. Lepienie w glinie zrelaksuje każdego, a dzieci nabędą umiejętności plastycznych i manualnych. Na koniec własnoręcznie ulepione naczynie zostanie wypalone w piecu i sprezentowane autorowi. Warsztaty w Manufakturze codziennie w dni robocze od 8 do 13. Święty Mikołaj w Kinderstacji w Bolesławcu. Już 6 grudnia bieżącego roku o godzinie 17 zapraszamy na wspaniałą zabawę i liczne atrakcje. Tańce, hulańce, zdobienie świątecznych dekoracji oraz pierników ze świętym Mikołajem. W programie loteria numerka z biletu, konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek. Zapisz się już dziś! Zabawa na terenie zakładu BZMO przy ulicy Kościuszki 8 w Bolesławcu. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 792 789 181. Czekamy na Ciebie! Jest 21 listopada, czwartek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam na wydarzenia. Po raz siódmy już samorząd województwa dolnośląskiego zorganizował we Wrocławiu Dolnośląski Kongres Samorządowy. Poza stanem samorządności w kraju rozmawiano też o ochronie środowiska i opiece onkologicznej w naszym regionie. Silny samorząd, silne państwo. Takie hasło przyświecało tegorocznemu kongresowi samorządowemu we Wrocławiu, który tym razem gościł w przestrzeniach konferencyjno-wystawienniczych Stadionu Wrocław. I to właśnie ten tytułowy temat wywołał największe zainteresowanie uczestników kongresu, a w jego ramach konkretny problem stopnia centralizacji w obecnym samorządzie lokalnym. Dalsza centralizacja państwa niczemu nie służy. Chcemy wykazać na to, jak ważne jest to, żeby te decyzje zapadały tutaj. I bez względu na koalicje, które po 90 roku rządziły, pierwsze lata były najlepsze, a więc sporo pieniędzy, sporo zadań. Natomiast kolejne rządy, jak mówię, bez względu na koalicję, te kompetencje nam ograniczały. Nie zgodził się z tym profesor Kazimierz Kik, którego zdaniem już od początku model demokracji, w tym samorządności, był w Polsce błędnie skonstruowany i poszedł jednoznacznie w kierunku upartyjnienia tych przestrzeni społecznych. Remedium na to może być wedle profesora koncepcja dwufilarowości. Troszkę zazdrośnie partie strzegą swoich wpływów w państwie, a przecież demokracja musi mieć swoje dwa filary. Jeden stabilizujący, to znaczy samorządowy, a drugi taki chwiejny jak to partie, co kadencja inna. Więc samorząd powinien pełnić funkcję fundamentu stabilności i zwiększania reprezentatywności demokracji w Polsce. Samorządowcy są na ogół bezpartyjni, a bezpartyjni, czytaj propaństwowi. I to powinno być tam myślą przewodnią. Więcej tego, co propaństwowe, mniej tego, co partyjne. Bezpartyjność nie jest oczywiście wyłącznie cechą sprowadzającą się do nieposiadania legitymacji partyjnej, lecz przede wszystkim odznacza się tą propaństwową postawą. O realnym zmienianiu się na naszych oczach w ogóle koncepcji samorządności w kraju mówił natomiast prezydent Bolesławca. Ten samorząd dzisiaj nie może być taki, jak był 30 lat temu. Tylko, że prawda też jest taka, że żeby pobudzić energię Polaków,
musi być odgórny pewien model, który daje szansę takiej świadomości, że coś ode mnie zależy. W moim przekonaniu ten model, do którego w tej chwili zmierza rząd, to jest odwrotny. To jest model, w którym jest przekonanie, że łatwiej i skuteczniej zarządza się państwem scentralizowanym. Czytaj, samorządy są tylko i wyłącznie takim instrumentem jego realizacji. Inaczej kwestie centralizacji samorządu bądź jej braku ocenił wywodzący się z PiS Andrzej Kretkowski. Oczywiście jestem przeciwnikiem, no nie ma możliwości i proszę się tego, no ja jestem zdecydowanie przeciwny czegoś takiego jak centralne sterowanie. No to nam nie grozi, mi się wydaje, że to jest takie bardziej, nie wiem, no na bazie no oponentów rządu, niezadowolenie, no to mówię, że będzie jakieś takie rządzenie jak w PRL-u. Oczywiście to nam nie grozi. Muszą być pieniądze dla samorządów, trzeba debatować na tych sprawach chociażby CIT-u, PIT-u, jak to rozliczać, ile dostawać dla samorządów, tak samo jeśli chodzi o sprawę szkolnictwa, żeby te pieniądze były. Na kongresie samorządowym we Wrocławiu spotkaliśmy też posła Marka Jakubiaka. Proszę powiedzieć, jak pan jako ten, który stanowił swego czasu prawo, patrzy na tą pozycję samorządu w Polsce obecnie? Niestety wszyscy to obserwują, że państwo coraz bardziej się centralizuje. Zakusy rządzących co do centralizacji państwa chyba są już wszystkim wiadome. Ostatnią rubieżą demokracji, ostatnią rubieżą samorządności są właśnie samorządy. Panel dyskusyjny Kongresu Samorządowego poprowadziła dziennikarka Polsatu Agnieszka Gozdyra. Poza profesorem Kikiem i wicewojewodą dolnośląskim wzięli w nim udział praktycy samorządowcy, a w tym burmistrz Góry, prezydent Lubina oraz marszałek sejmiku wojewódzkiego. Roku w samorządach. A laureaci konkursu plastycznego Bezpieczna droga do szkoły zorganizowanego przez Straż Miejską w Bolesławcu zostali nagrodzeni. Jak powinna wyglądać bezpieczna droga do szkoły? Jak bezpiecznie przechodzić przez przejście i jak bezpiecznie jechać? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź na rysunkach dzieci, które wzięły udział w konkursie Bezpieczna droga do szkoły, konkursie zorganizowanym przez Straż Miejską. Dzisiaj już ostatni konkurs Straży Miejskiej w Bolesławcu w tym roku szkolnym w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec. Jest to konkurs plastyczny pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły przez cały rok szkolny. Dedykowany jest on dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych i dzisiaj mamy rozstrzygnięcie. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac, jury wybrało 12. Z tych właśnie prac powstaje też kalendarz na rok 2020. W każdej kategorii klas pierwszych, drugich i trzecich osobno były te klasy oceniane i mamy miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz wyróżnienie. Konkurs plastyczny to już kolejne z działań profilaktycznych Bolesławieckiej Straży Miejskiej. Tylko w tym roku szkolnym Straż zorganizowała Olimpiadę Bezpiecznego Malucha, konkurs Wiedzy z nami bezpieczniej i niedawno konkurs filmowy pod tytułem Gdy świat hejtujesz, nic nie zyskujesz. W konkursie Bezpieczna droga do szkoły organizatorzy rozdali 9 nagród i 3 wyróżnienia. Miejsce pierwsze w klasach pierwszych zajęła Julia Krupska ze Szkoły Podstawowej nr 5. Zapraszam. Nagrody rozdano w 3 kategoriach. Po klasach pierwszych nagrodzono zwycięzców w klasach drugich. I miejsce pierwsze Antonina Roman ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów. I miejsce pierwsze w klasach trzecich Zuzanna Pudłowska ze Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów. W projekcie Bezpieczny Bolesławiec działania Straży Miejskiej skierowane są do wszystkich grup wiekowych szkół podstawowych. A teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. Od początku tygodnia trwa szkolenie poligonowe bolesławieckich żołnierzy w toruńskiej Alma Mater. W szkoleniu biorą udział żołnierze pododdziałów artylerii samobieżnej, rakietowej, łączności i rozpoznania, logistycznych oraz żołnierze rezerwy, którzy w ramach krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych doskonalić będą umiejętności w składzie macierzystych pododdziałów. W Centrum Wiedzy odbył się konkurs dla uczniów szkół podstawowych dotyczący odpadów komunalnych i ich zagospodarowania. Uczniowie wzięli w nim udział po wycieczce do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. Startowały w nim dwuosobowe zespoły. Pierwsze miejsce przypadło duetowi Cecylia Ciesielska i Piotr Zazula ze Szkoły PR-ów. Drugie to Adam Nieradka i Seweryn Owczarek z piątki.
a trzecie Kacper Kozyl i Marcel Laskowski z jedynki. Zbliża się termin europejskiego spotkania młodych TZ, które w tym roku odbędzie się we Wrocławiu. W związku z tym odbyło się posiedzenie Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego, na którym poruszono kwestie bezpieczeństwa w trakcie europejskiego spotkania. A trwać ono będzie od 28 grudnia do 1 stycznia. W Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 przy ulicy Jana Pawła II zakończyła się przebudowa bloku żywieniowego. Roboty budowlane prowadzone były w kuchni, w magazynie podręcznym i naczyń czystych, na korytarzu bloku żywieniowego, w zmywalni oraz w pomieszczeniu przy windzie. W ramach przebudowy nastąpiła zmiana przebiegu instalacji gazowej, wodnej i kanalizacyjnej. Roboty dotyczyły osprzętu oświetleniowego, wymiany drzwi i umywalki. Nowa glazura na posadzkach i ścianach dopełniła całości. Inwestycja kosztowała budżet miasta blisko 150 tysięcy złotych. Lalkowy spektakl Mróz Mrozowicz znowu zagości na scenie Orła. Przygotowała go pracownia teatralna Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Halo Grupa z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Swoją premierę miał w marcu tego roku. Ponownie będzie zaś do obejrzenia w piątek 29 listopada. Będą to dwa przedstawienia, jedno o 9 i drugie o 10.30. Wstęp na spektakl będzie darmowy, ale trzeba będzie wcześniej się zapisać, ponieważ liczba miejsc jest tam ograniczona. Chce kolorować świat i dawać innym uśmiech. Mariusz Paluch, bo o nim mowa, jest autorem obrazów i rysunków, które już niebawem oglądać będzie można w galerii w sam raz Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Zawodowo artysta zajmuje się tatuowaniem. W wolnych chwilach poświęca się malarstwu i rysunkowi. Technikę akryli upodobał sobie najbardziej. Wystawa w Bolesławcu to jego debiut artystyczny. Wernisaż odbędzie się w sobotę 14 grudnia o godzinie 17 w galerii w sam raz. 22 listopada będzie 101. rocznica wyzwolenia Lwowa spod ukraińskiej okupacji. Z tej okazji w Bazylice Maryjnej odbędzie się msza święta, na której mile widziani będą wszyscy, którzy mają sentyment do Lwowa i Kresów. Rok 1918 był dla rodzącej się po zaborach Polski pełen wydarzeń, które tworzyły przyszłość całego kraju i jego obywateli. Dla wielokulturowego Lwowa, który nie miał problemów ze swoją polską tożsamością państwową, te wydarzenia rozpoczęły się 1 listopada od zajęcia miasta przez armię ukraińską. Przeciwstawili się temu mieszkańcy Lwowa, co rozpoczęło krwawe walki o miasto. Uczestniczyła w nich m.in. lwowska młodzież, nazwana później Orlentami Lwowskimi. Pamiątką po ich patriotycznym zrywie jest cmentarz Orląt Lwowskich, na którym biel krzyży przypomina wszystkim o ich wielkim poświęceniu. Lwów jako Lwów został wyzwolony 21 listopada 18 roku, ale to była taka enklawa polska. Natomiast wokół Lwowa w dalszym ciągu walczyli z Polakami Ukraińcy, szowiniści ukraińscy. I tak jak mówiłam, zabić człowieka można na wiele sposobów. Można mu śmierć zadać tak zwaną humanitarną, jak ja to nazywam. Czyli szybko powiesić, zastrzelić, dać truciznę, zasztyletować. No jednym słowem i dla mnie jest to śmierć humanitarna. Natomiast jeżeli ktoś cierpi niepowiedziane męki przed śmiercią, tak jak ci ludzie, o których tutaj było wspominane w tej wsi, to jest to po prostu straszne. Generał Rozwadowski po prostu rozwalił tą armię ukraińską i oczyścił teren z Ukraińców. To właśnie w nocy z 22 na 23 listopada 1918 roku doszło do wycofania się ze Lwowa oddziałów ukraińskich, ale dopiero po 6 miesiącach zakończyło się oblężenie miasta. 101. rocznica wyzwolenia Lwowa uczczona będzie mszą świętą w Bazylice Maryjnej. Odbędzie się ona w piątek 22 listopada o godzinie 18. Modlitwie towarzyszyć też będzie specjalna artystyczna oprawa. Wszystko to przygotowali członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Do Orła powróciły filmy. Powstało tam bowiem kino kanapowe, które proponuje seanse bez reklam i popcornu.
Bolesławieckie kino posiada obecnie 3 sale filmowe, znaną wszystkim z komercyjnych filmów Forum, małą kameralną z europejskim repertuarem i salę w budynku CIK Orzeł, miejsce, gdzie seanse filmowe odbywają się z różnymi przerwami od ponad 100 lat. Na początku ubiegłego wieku był tu kinematograf Metropol, dziś jest to Centrum Integracji Kulturalnej. W sali Orła oprócz koncertów i spektakli teatralnych organizowane są podczas weekendów seanse filmowe, a prezentowane tytuły to filmy festiwalowe lub prezentowane w blokach tematycznych. Od grudnia tego roku Orzeł proponuje nowy, ambitny repertuar ukierunkowany na wymagającego odbiorcę. Zaczyna od wprowadzenia widzów w świat filmów o muzykach i z muzykami. Nie zabraknie też propozycji dla najmłodszych widzów. Muzyczny grudzień w wersji filmowej Kino Orzeł rozpoczyna 6 grudnia przed premierowym seansem filmu Seria Nieprawdopodobnych Zdarzeń w reżyserii Szymona Wasylów. W Orle autor pokazał już kilka swoich filmów, w tym Mury mówią, czy Goni nas wiatr, opowieść o przemijaniu, czasie i radości życia. Przede wszystkim myślałem o tym, że czas szybko leci, tak naprawdę, i że ten czas leci coraz szybciej, więc chciałem poznać, jak wygląda życie z perspektywy osób starszych, które przynajmniej stereotypowo żyją nieco wolniej od nas. No, okazało się, że aż tak wolniej nie żyją, więc to też była dla mnie jakaś nauka. A oprócz tego potrzebowałem też zrealizować właśnie jakiś film, żeby czegoś nowego się nauczyć, więc to była też taka próba warsztatowa. Najnowszy film Szymona Wasylów to obraz pokazujący życie zespołu rockowego Happy Set w trakcie trasy koncertowej. Ta propozycja jest wydarzeniem niebiletowanym. Po reklamach nadamy prognozę pogody dla Bolesławca na piątek. Po niej zapraszam na nasze powtórkowe programy. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Nowo otwarty sklep zoologiczny Centrum Pupila. Tutaj znajdziesz wszystko, co niezbędne dla swojego czworonoga. W ofercie posiadamy karmy bytowe i weterynaryjne, preparaty eliminujące pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, przysmaczki dla psów, kotów, gryzoni, królików, ptaków oraz pokarmy dla ryb. Szeroki asortyment, świetna lokalizacja oraz atrakcyjne ceny sprawią, że naprawdę każdy wyjdzie od nas zadowolony. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Asnyka 7 w Bolesławcu. Stowarzyszenie Górników Surowców Mineralnych w Bolesławcu ma zaszczyt zaprosić górników i sympatyków górnictwa na uroczystą 9. Powiatową Karczmę Piwną z okazji Barbórki 2019, która odbędzie się dnia 7 grudnia bieżącego roku o godzinie 17 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie przy ulicy Głównej 1. Chętnych do uczestnictwa prosimy o zgłaszanie się w terminie do dnia 1 grudnia 2019 roku. Kontakt telefoniczny 667 508 610 783 665 088. W nocy z czwartku na piątek temperatura w Bolesławcu wyniesie 5 stopni Celsjusza. W dzień wzrośnie do 10. Wilgotność powietrza przez całą dobę utrzyma się na poziomie 90%. Zachmurzenie będzie duże w nocy i małe w ciągu dnia. Przez cały czas pojawiać się jednak będą mgły. Ciśnienie atmosferyczne 1010 hektopaskali. Wiatr będzie słaby do 10 km na godzinę i wiał będzie najpierw z północy, a po południu ze wschodu.